Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft! No, dobra. Ze mną standardowo jest Sebulbiusz. Dobry, dobry. Dzisiaj... Dobrze, ty mów, bo to twój kanał, nie będę się wkierpał. Proszę się tam reklamować, znaczy nie reklamować. Dzisiaj w końcu chyba zabierzemy się za budowę, nie? No, wypadałoby. Bo żeśmy ostatnio przegadali cały odcinek i co jedynie byliśmy w tamtym miejscu, gdzie jest, a raczej był Magical, ale się dowiedzieliśmy z naszych tajnych źródeł, czytaj Wikipedia, że Magical spierdolił TikToki nagrywać chuj jeden. No dokładnie, my tam go szukamy, a tam... Tu nikogo nie ma! Tu nikogo nie ma, halo. Ludzie, tutaj Stanowski. Nikogo nie ma. Tak jak właśnie Stanowski. Ten... Tak jak Najman, kurde, żeśmy się skompromitowali, teraz nas się będą śmiali, kurde, że debile poszli szukać Magicala, którego nie było. Ludzie, tutaj Stanowski. Kurwa nikogo nie ma. Co wy pierdolicie? Stanowski! Staoski! Stański! No, tak więc takie buty. Tak więc warto byłoby przygotować się troszeczkę na tą budowlę, czyż nie? No dokładnie, ja tu już wycinam magiczny las, wiesz. Ekolodzy mnie mogą cmoknąć w dupę, standardowo. Ekolodzy, kurwy, jebać ich. No dokładnie. Także ja tutaj już zbieram bardzo dużo drewna. Jak chcesz, bo ty nie wiem, z jakiego drewna budujesz. Ja to chyba standardowo ze zwykłego sobie zbuduję. Ja chyba sobie, wiesz co, brzozę wezmę, ale na pewno będę chciał sobie teraz kamień przytopić, bo ja chciałem zrobić z kamiennych cegieł przy okazji też. Aha, no spoko, no to tam sobie przetapiaj. Wiesz, twoje te... a ja co... Ja zbiorę właśnie drewno, może jeszcze pójdę troszeczkę piasku zebrać, bo na pewno jakieś okienka będziemy robić, więc... Na pewno będziemy jakieś okiem Fabiana, znaczy co, robić? okiem Sebastiana i Michała oczywiście. Nie no, nie promujemy takich ludzi jak okiem Fabiana, nie ma. Nie wolno. Tak... Wiesz co, no tak, a poza tym, no on jest... W więzieniu nie ma jak się obronić. Nie? Właśnie, on jest w więzieniu, nie ma jak się obronić, więc dajmy mu spokój, niech sobie odpoczywa tam. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Znaczy no, odpoczywa, wiesz co, no ja bym jedynie się bał, żeby mi mydełko nie spadło, ale to tam mniejsza. No, wiesz, problem, no to faktycznie może być problem, no w szczególności, że wiesz, mydełko ważna sprawa, żeby się umyć, a jak wyleci zza kraty, no to trochę słabo bym powiedział. No tak, zwłaszcza jak jakiś tam murzyn z tyłu będzie i wiesz, weźmie się za ciebie, jak ci mydełko spadnie. No nie! Ale on to wtedy, wiesz, zrobi jeszcze z uśmiechem na twarzy, kurde. To jest najgorsze. No. Nie, ale z wyrole. Dobra, idziemy dalej. Ja z wyrol? Panie, pierwsze słyszę. Nie, jesteś pierwszą osobą, która mnie tak nazywała. Halo, nie! Ja jestem pierwszą osobą? Jak to? Tak, jesteś pierwszą osobą... która mnie tak nazwała. Nie no, wiesz, jakby ja sam siebie też po części tak nazwałem, bo obaj jesteśmy z wyrole, mamy z wyrolski humor. O, może tak to powiem. A tak. Nasz humor to bardzo, bardzo nieładny humor jest. Dokładnie. Nie polecam takich ludzi. No, ja też nie polecam. Ja nie wiem, po prostu taka jest historia, dużo historia pokazuje i objaśnia, można się dużo z niej nauczyć. A tutaj są tacy ludzie, którzy po prostu, których śmieszy pan, którego nie przyjęto na akademię artystyczną, tak. I który rozpętał wojnę, więc no jakby to można było, o nie, powiedziałem to słowo na był, dobra, trudno, więc no jakby można było powiedzieć to, no wiecie. Więc jakby to można powiedzieć, pokazuję i objaśniam. Ja tutaj, niestety wiecie, no. Powiedziałem OMW word, nie? OMW, dun, OMW. On my way to you. O kurwa, fazę zrobił. Ej, jakaś... Ja fazę mam, kurwa. Nie wiem od czego, nagle mi się we łbie zaczęło kręcić. No bo wiesz, gadamy na takie głupoty, to zaczęło ci się we łbie kręcić, to jest normalne. No widzisz... Widzicie, no dlatego nie zadaje się...
Nie powinno zadawać się z ludźmi, którzy pochodzą z Gdyni, a tak samo już tym bardziej z Radomia. Dlatego chciałem tylko powiedzieć, że nie zadawajcie się. Dokładnie, z takimi ludźmi się nie zadawać, a w szczególności z Łodzi, bo z Łodzi to się lubią reklamować wszędzie. A z Łodzi to akurat tak. To są kurwa tępe osiłki napierdalające gruchę boksera, którzy co chwilę się reklamują, nie? Dokładnie, a z Ostrowi to już w ogóle to są takie kurde troglodyci, którzy w ogóle przede wszystkich tam atakują, w ogóle wyzywają, obrażają, pomawiają, a potem jeszcze robią z siebie ofiarę dodatkowo. Dokładnie, żeby to jeszcze konstruktywne było, to nie, kurwa. Trzeba obrazić każdego, a potem lecieć z płaczem, że ciebie obrażają, nie? Dokładnie. No. Co to w ogóle za nowa ruda? Piaski bitumiczne. Co to jest? To co to? Piaski bitumiczne. Trinecraft. Ja nie wiem, stary. Ja powiem ci, że ja dograłem tu dużo modów, ale wiele z nich to ja po prostu patrzyłem, o fajne, i wgrywam, nie? No jakieś tutaj piaski bitumiczne i to jest z Trinecrafta ponoć. Aha, to jak z Traincrafta to, no nie wiem, no na te pociągi na pewno, ale co tak Traincraft, no. Dokładnie, no to ja nie wiem. O kurde, ty, zaatakowałem drzewca, który jest z brzozy i kurde, dał mi trochę w pierdol, ale... Mocno bije? Mocno kopię, mocno trzepię, no. Ile żeś serduszek stracił, jak on cię zaatakował? Nie wiem, ale po prostu on walnął mnie, jeszcze tak odrzucił, nie, i to... Oj, nie wolno bić, bo on się wkurwi i wiesz, i nie będzie chciał rosnąć tutaj u nas. Albo wiesz, namówi inne brzozy i wszystkie brzozy spierdolą dosłownie. O nie, tylko nie to. Znaczy ten drzewiec w ogóle, wiesz, to on... On ma to do siebie, że go w ogóle tylko siekierą można zaatakować, ale no na całe szczęście... Bo tak to było to przejebane. Na całe szczęście jest to mob, który po prostu... O ile ty go nie zaatakujesz, to nie zaatakuje ciebie, nie? Więc to jest spoko. Ale wiesz, tak. Co jest najgorsze? Że tak z daleka będziesz patrzył, to nie skumasz, że to jest jakby potwór. Tylko dopiero przypadkiem, jak go zaatakujesz, to może się coś... O nie, ty wilkołaka widzę, ja pierdolę, ty... O nie. Wilkołaki, to powiem ci, że najlepsze są złote rzeczy tak, na nich. To wiem akurat, pamiętam z Mowgli czy z bety 1.7.3, że trzeba było ich atakować tym złotym mieczem i tak dalej. Ta. Frajerzy, kurde. Ale nie, ja nie lubię patrzeć na tą animację, jaką się zmienia w tego wilkołaka. To jest creepy. Creepy? Creeper? Creeper. Oh man. Oh man. Jezus Maria, pamiętam w ogóle te stare remiksy z Minecraftem, kuźwa. Takich popularnych piosenek, jak na przykład tym, tym, dostałem bana, no ja pierdolę. No tak, pamiętam. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. Tak. No kurwa. No ja pierdolę, jeszcze Silver Skeleton mnie atakuje. Jezus daj. Maria, ale nostalgią w pysk dostaliśmy. A robimy dzień, pomidor, robimy dzień. To szybko uciekamy spać, do spania, kurde, gnoju. Ja to ewakuację robię na chaty. O nie, kurde, ała, 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 ała. Ale pierdol dostaje, większy niż za kolak ode mnie w Łodzi. Mnie gonią właśnie zombiaki i inne, kurwa, szkielety, ale dobra, dobiegłem. Szybko, woda szybko. Dziwki latery. Uff. A, kurwa. Dobra. Ale dymy, moi drodzy. Tu się ciągle coś dzieje. Tak, tutaj nie można narzekać na nudę zdecydowanie. Chuj, że robimy nudne rzeczy. My prowadzimy ten teleturniej w taki sposób, że moim zdaniem nie ma, nie jest nudno nawet, dokładnie. Że nie robimy teoretycznie nic jakoś bardzo ciekawego, to... Poza tym, moi drodzy, pamiętajcie też o takiej złotej zasadzie, że nie można od razu aż tak na pełnej kurwie robić dymów, bo potem się szybko wypalimy, a lepiej, żebyśmy mieli jak najwięcej siły. No dokładnie. Po co się od razu wypalać? Lepiej stopniowo to robić. Wiesz co, ja to chyba idę od razu domek sobie już zacząć robić. No to dawaj. Masz już mniej więcej plan, jak chcesz co robić, co i jak i gdzie? No w miarę. Też polecam ci w ogóle wziąć sobie tam, jak masz ekwipunek, to tam jak masz ten Nothing of Items, to weź sobie u góry masz tam taką funkcję item coś tam jest zasłonięte przez ten backpack, ale item coś tam, mod, i weź tam sobie zeskroluj do Jammy Furniture i weź kliknij na to dwa razy, to ci będzie pokazywać tylko rzeczy z tego modu i tam są spoko rzeczy do domu i tak samo weź sobie może z Deco Craftem zobacz.
na Swoją drogą, rozmatę. i swoją drogą sobie przestaw, żeby tam tryb receptury mieć, to będziesz klikał na rzeczy i będzie ci pokazywać, jak się te rzeczy robi. Tylko musisz sobie Okej. przestawić, żeby nie cheatować nimi. Dobra. Zaraz Uwa, tutaj powiem jak. 442T są. O Jezus Maria. O kurwa. No, tu jest dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Ojej, nawet Minecraft brak odpowiedzi znowu. No kurwa, Minecraft przestań mnie prześladować. O Jezu. Przestań mi. O Jezu, tutaj są jakieś jeszcze middle pink backpack, ale to w ogóle nie ma tekstury. A, to nie wiem. Ale no, a propos backpacków, to w sumie wypadałoby zrobić niedługo. Bo taka. Backpack, backpack, plecak, plecak, to ja! O nie, kur... ja pierdolę! O kurwa! Zawał! Chłopie, mam zawał! Wiesz, co się stało? No. Ja tu sobie przeglądałem, mówię, backpack, backpack, zaraz obok mnie, kurwa, creeper jebnął. Ja pierdolę, no kurwa, czemu? Creeper, ty chuju, kurwo jebana, co ty sobie wyobrażasz? Creeper, ty kurwo jebana, przestań mi rodzinę prześladować. On sobie jak gdyby nikt nic podchodzi i wybucha, kurde. No na chama, nie? Autentycznie. Dobra, ja idę kopać. Zrobiłem sobie łopatę do wyrównywania terenu, zrobię sobie w sumie jeszcze drugą. I idę zapierdalać kopać. No i dobrze, bardzo Ale dobrze. tam sobie przełącz. Tam jak masz w ekwipunku options, to weź sobie tools, a nie, czekaj, nie tools. Ja pierdolę, no kurwa, więcej was matka w domu nie miała, jebane creepery. Po chuja ich tyle, no kurde. Czekaj, bo ja ci powiem, jak sobie ustawić jedną rzecz. Weź sobie options w ekwipunku. No. Inventory. I tam masz enabled i na dole masz cheat mode. Weź sobie przełącz na recipe mode. Cheat mode, czekaj. No tam ta druga opcja, nie wiem. Cheat mode weź przełącz na recipe mode. Bo czekaj, bo ty mówisz w ekwipunku, jak są te trzy kropki, tak? Czy jak? Nie, no jak masz na dole po lewej masz options, tam inventory i tam na recipe mode sobie przełącz. Dobra, 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 już. To jak będziesz w tym na ten item sklikał przedmioty, to będzie ci pokazywać, jak się je robi. Okej, okay, dobra. To zaraz Spokojnie. ogarnę, tylko szybko jeszcze ten. Zet na jedno drzewko. Zaraz No, ogarnę. no. Ale powinieneś tam ogarnąć raczej na spokojnie. Tak więc, no kurde, będzie ciekawe dzisiaj. Trzeba będzie już mniej więcej postawić domek. Jestem ciekaw, kurde. Jaki to ja sobie ogarnę, bo mówię, mniej więcej plan mam, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie w całości, nie? No i oczywiście pod domem będziemy stawiać asfalt, bo w przyszłości tutaj będziemy mieli samochodziki i będziemy się po mapie samochodzikami poruszać. Także ja nie wiem, ja to już od razu sobie chyba w domu jebnę garaż. Nie wiem jak ty. O! W sumie można. Ty to już Okay, będziesz miał przygotowaną Renault Lagunę, kurde, w Minecrafcie. Tak, Renault Laguna drugiej generacji. Przepraszam, pierwszej generacji, o Jezu. Co ja powiedziałem? Co jak? Druga generacja, no powiedziałeś, no co? Nie, druga generacja to jest gówno. Jebać? Jebać Lagunę 2. Jebać i się nie bać? Dokładnie. Tutaj mogę sobie postawić, tak, dobra, bo teraz myślę, jak z tym terenem zrobić, ale chyba już mniej więcej mam pomysł. Masz mniej więcej pomysł, tylko pytanie, czy jak będzie wyglądała realizacja tego pomysłu? No dokładnie, to już z tym ciężej. Z tym będzie o wiele ciężej. Ale damy radę, no bo my nie damy rady. Kurwa, Minecraft, co ty odpierdalasz? Czy dzisiaj naprawdę masz jakiś problem ze sobą? Brak odpowiedzi masz? Nie, w sensie nie brak odpowiedzi, ale tak trochę lekko ścina jak idę. Może ramu ci za dużo zużywa? Miejmy nadzieję, że nie. Jak ci ścina, to możemy zrobić cięcie i to ogarnąć. Nie, no teraz jest akurat ok, ale tak był moment, że szedłem prosto i tak troszeczkę zmuliło go. W sensie, że tak lekko jakby klatki spadały, a w OBS wiadomo, jest wszystko zajebiście, bo w 60 cały czas i na razie mi nie spada nic, więc... Aha, no ale to jest do ogarnięcia jak coś. Dobra, no ja tu sobie już teren wyrównuję.
Elegancko. Ja właśnie idę na drugą stronę i właśnie będę powoli patrzył, jak tutaj się robi. Jak tutaj zrobić, kurde, domek. Tylko teraz pytał... Ja tam oznaczę na środku, że gdzie tu musi być odgrodzenie, żeby ten asfalt był, no nie? Mhm. Więc ja tutaj pooznaczam koblem na razie. Czyli tak. 1, 2, 3, 4. Przerwa. 1, 2, 3, 4. O, jakiś Tranquil Stone i Tranquil Gem zdobyłem. O. No, widzisz. A, widzisz. Mówisz, ma. No i widzisz, mówisz, masz. Chciałeś odrobinę rozgłosu, no to go kurwa dostaniesz. Jakbym mógł jakoś tutaj zrobić, żeby to oznaczyć. No dobra, no nie da się, to zrobimy po prostu 2, 3. Dobra. Kurwa, na takim kamiennym? Serio, kurwa? To kamiennym? Nie, bo tak patrzę, kurde, ja jestem głupi, bo ja zamiast się osiedlić na trawie, to ja na kamieniu chcę, no kurwa, no debil. Nie, to gdzie ty chcesz się osiedlić? Nie, no tutaj tak po drugiej stronie, tylko kurde, nie ogarnąłem przez chwilę, bo jak, mówię... Jak po drugiej, to gdzie ty jesteś? No czekaj, no pokaż. Ja myślę, że ty naprzeciwko mnie chcesz się tu no osiedlić. No tak, no naprzeciwko, a nie, bo ty tam dalej jesteś, dobra, to mi się pojebało, myślałem, że ten... Że to wcześniej mam iść, kurde. Wcześniej, za wcześnie nie, skręciłem. No, co ty, O, Battle no, co... Tower obok mnie jest! O kurwa! O kurwa! Jest ale nie, dobra, Michał, powstrzymujemy się. Ostatnio dostaliśmy mocny wpierdol, jak robiliśmy ten zamek, więc może powstrzymajmy się na razie od Battle Towera, co? No dobrze, dobrze. Tak. To nie jest chyba zbyt jakiś najlepszy pomysł, żeby tam iść i od razu w pierdol im spuszczać, tak mi się tak wiesz, tak mi się to wydaje. Tak, lepiej tak. Więc ja wiem, że bardzo korci, że bardzo lubisz tego moda, prosiłeś, żebym to wgrał. W sensie, no nie musiałeś prosić, bo ja też lubię bardzo tego moda, ale że chciałeś, żeby on był i wszystko, ale... Ale nie ma co. Spokojnie. Nie ma co. Serio, kurwa? Naprawdę? Nie wiem, bo ja może źle zczaiłem, gdzie ty chcesz się osiedlać, ale mi się wydawało, że ty tutaj chcesz. No, a czekaj, no gdzie ty jesteś? No widzę teraz ciebie, no. No to tutaj jestem. Halo, macham ci. Gdzie? A ty tam chcesz! No. Ja myślałem, że tutaj gdzie ja stoję, że tam moja chawira, a tu twoja. Ale spoko, można tak zrobić. Można tu zrobimy tak jakieś... most do siebie, kurde. Tak. Tak. Jewnie się most. I ten most to tam będzie normalnie ulica, a na dole będą ciapongi. O, no i widzisz, mówisz masz. Trzeba teraz skrzynki porobić, żeby poodkładać, kurde, badziewia. To co ja tutaj zrobię naprzeciwko? Kurwa, no już naprawdę dzień zachodzi, ja pierdolę. Wiesz co, weźmy sobie po prostu łóżka tutaj już. To brzmi jak plan, powiem ci szczerze, to brzmi jak plan. No, trzeba po prostu szybko robić dzień. Dawaj, leć po swoje łóżko, bo ja tutaj swoje akurat mam. Dobra, tak więc lecimy, let's go, już znalazłem teren, no to... O, może se nawet zaznaczę na minimapie teren. Terrain. Dobra. Nazwę to domek. O, save. Dam brązowy kolor, o. Domek, już będę wiedział, gdzie mogę trafić. Brązowy jak kurde, wiecie co? Gówno! 2, 3, 4, dobra. I tutaj, o, no i to będzie spoko wyglądać nawet. Kurwa, no wiecie co? Gówno! O, zapierdala, idź do jakiegoś Araba, on ci kurwa... On się kurwa tobą zajmie, ale mnie nie prześladuj. Ja pierdolę! Zdzina się? Nie, co? Nie, akurat spierdalam, żeby mnie nic nie zaczęło gonić, no bo no kurwa... Czekaj, to ty idź tam spać, ja po prostu pójdę już tu spać. Mów po prostu jak się położysz, ja sobie już łóżko postawię. Dobra, a ty już zabrałeś, tak?
Tak, ja mam ze sobą. Znaczy, ja mam tam w środku domu jest łóżko, ale ja mam ze sobą łóżko, które zapierdoliłem z tamtego zamku, więc no. Dobra, to ja się położyłem już w zasadzie. Tak, położyłeś się? Dobra, Tak. to ja też się kładę. Tak. Już też leżę. I dzionek, tak jest. Spałem w plenerze jak ostatni menel, ale wiecie, no, jak to jest. Proszę się nie śmiać z Mateuszka. Dokładnie, a propos Mateuszka z Słodzi Wody, to jego mama miała go właśnie eksmitować z chaty, więc jakby on chciał tutaj z nami grać, to można by pod tym mostem, który łączy mnie i Pomidora, zrobić tam jakieś łóżko. On będzie jak Menel spał. Ej, ale w sumie wiesz, że można będzie coś takiego odjebać, że weźmiesz te łóżko, znaczy ten most, jak my tam będziemy robić, to pod tym mostem będzie można jebnąć jakieś łóżko, no nie? I jakiegoś wieśniaka tam sprowadzić i zrobić jakiegoś menela pod mostem. Potem będzie Zakolak. Tak właśnie skończyłeś przez inspirację Jarosławem Andrzejewskim w El Mexicano TV. Jarosław Andrzej? Andrzejewski on się nazywa. Jarosław Andrzejewski. A co to za RODO, kurde? A nie, w sumie to osoba publiczna, więc. On i tak się przyznawał, bo nawet miał kiedyś kanał założony pod imię i nazwisko, więc. Aha. Więc. Aha, no jak takie osobistości znane pokroju Łukasza Samonia na przykład. Tak, Łukasz Samonie. A, kiedyś to było, kurwa, kiedyś to ludzie robili śmieszne niki, a teraz, kurwa, imię i nazwisko, serio. Serio, kurwa. Zero, Dokładnie. zero prywatności, zero prywatności. O oryginalności nie wspomnę po prostu. No ale wiesz, no oni już nie chcą być prywatni i tak dalej, bo teraz to jest Jarosław Andrzejewski. Dokładnie. A tego drugiego to może przemilczymy go. Łukasza Samonia? Nie, tego drugiego, tego koleżkę, co też tam mieszka na tej kurwa, tej edukacyjnej 17, nie? A, no tak. Edukacyjne 17. O nie. I co, jak ci ten domek idzie? Coś tam Na razie sobie od. zacząłem teren sobie bardziej równać, ale kurwa zapomniałem z. Jezu, ja z Hawiry zapomniałem dirta wziąć, no nie. Tylko ten asfalt trzeba będzie. Czekaj, sobie w ogóle Wpiszesz sobie wpiszę. gamę modę asfalt. No tak, jasne, jeszcze jak. Patrzę, jak się to robi. Ej, masz może trochę. Nie, kości chyba mamy, nie? Bo tam kości będą potrzebne do tego. O. Dobra. O A to ten kurwa, o Jezu. asfalt się akurat łatwo robi, bo tylko trzeba będzie węgiel przetopić, bo ja na tym moim modzie w Minecrafcie, no to po prostu wiesz, zrobiłem asfalt i wszystko. I ten asfalt to tam normalnie da się skraftować. To wygląda jak blok węgla, z jedną taką różnicą, że no mówię, można zrobić asfalt, który ma tam linie narysowane, więc moim zdaniem akurat to jest zarąbista sprawa. Jak będziemy. Kurwa, już itemy mi się zapełniły. Bo jak będziemy mieli. Kurwa. Bo jak będziemy mieli coś takiego, to. Wiecie, co jest śmieszne, że my w ogóle to jest drugi odcinek, a my już zapowiadaliśmy, że w poprzednim będziemy chaty budować, a my dopiero kurwa, a przynajmniej ja sobie teren równam, więc dopiero chyba w następnym odcinku coś zacznę stawiać, kurde. No ja też jeszcze teren równam, ale możliwe, że już zaraz zacznę stawiać, ale nie w barze, ponieważ mnie nie stać, więc no, Wiecie, no przykro w mi. najgorszym wypadku będziemy budowali chatę przez 7 odcinków, no. Cóż poradzić? Cóż poradzić, no niestety bieguneczka złapała tutaj co po niektórych. Cóż Może poradzić. Ty no kurwa, co jest? Do chuja, nie mamy ziemi już? Nie mamy żadnego staka ziemi? Ja pierdolę. Ja mam dyrta, jak chcesz, to ci dam. A nie, Gdzie ty dobra, jesteś? mamy 21, ja jestem w naszej bazie. Aha, no to jak będziesz szedł tam na chatę, no to jak chcesz, to chodź tutaj po drodze, tutaj gdzie ja jestem. To ja ci dam, bo ja teraz równam teren, ja tam mam kilka staków dyrta.
Ci mogę dać. Dyrta, dyrta, dyrta. Ja mam na zbyciu Ja raczej mistrz. potrzebować dyrta, kurwa, spierdalać z baza. Elo, poprawna polszczyzna. Wypadać z baru, bo nie, bo towaru nie, nie było, tak jak nie było tematu, sorry. Tak. Ale, ale powiedz ci, kto, kto jest najlepszym recenzentem w ogóle na naszej planecie Ziemi? No, dawaj. Stelmach. O nie, z nim drama. Siema. Elo. No czekaj, już ci daję. Tu w skrzynce będziesz miał, weź sobie ile chcesz tego. A masz jakieś jedzenie? Mam przy sobie 12 befszyków. Więc no daj 6. Dać 6, o, po połowie. No, dziękuję bardzo. No, ale wracając, no to Łukasz Stelmach najlepszy recenzent. Pozdrawiam. Ile my tutaj osób... będzie, ile tu będzie nawiązań, ile tu będzie wspomnień o różnych osobach. Mam nadzieję, że te osoby się nie obrażą, a jeśli się obrażą, no to nie macie dystansu, lol. No właśnie, lol, nie macie dystansu, a krzyczycie odnośnie dystansu. A to jest zabawne, nie? Ja zauważyłem w ogóle taką śmieszną rzecz, że jest dużo osób na YouTubie, nie? Które krzyczy odnośnie dystansu, że o, dystans, 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 same nie mając dystansu na przykład. No dokładnie. Ale to jest dużo takich osób na polskim i zagranicznym YouTubie. Jak na przykład taki łysy pan z naszego środowiska. Nawet nie tylko on, tu bardziej chodzi o to, że na przykład, no nie wiem, pamiętam, że chyba nawet właśnie Stelmach krzyczał odnośnie dystansu, a przyszło co do czego, to tam banował niektórych ludzi na swojej grupce, bo czegoś tam nie potrafił znieść. W sensie, że tam chyba go ktoś wkurwiał z jego widzów, coś takiego. Ja nie wiem, ja tam nie śledzę, ale... No. Tak zwany, nie. Dawniej znany jako Ikabot, kurde. Ikabot? No. Ikabot. Kurde, ale ładnie mi chodzi ten Minecraft, naprawdę, pomimo tych wszystkich modów. Tylko ja mówię, jak ci ścina czasami, to możesz sobie tam RAM zwiększyć, ja ci mogę z tym pomóc. Okej, okay, dobrze. Tylko u ciebie może być ciężko, bo ty masz 8 giga, więc hehe. Dla widzów powinieneś sobie dokupić RAM do komputera. Dla widzów, dobrze, dla widzów dokupię. Jak, no dokładnie, czyli ja mówię, zapierdalasz do tego, do MediaMarktu, czy do komputronika, znaczy to bardziej do komputronika, zapierdalasz teraz grzecznie po RAM, po kostkę 8 giga RAMu, wpierdalasz sobie do komputera i masz 16. Tak. I masz to, kurde, zrobić, rozumiesz? Bo inaczej? No bo inaczej, bo ten serwer generalnie, czy wiesz, no tak sobie żartuję i wszystko, ale tak całkiem poważnie powinieneś o tym pomyśleć, bo fajnie jest mieć więcej RAMu, to jest raz, a dwa, że ten serwer może już tak się zesrać, znaczy u ciebie Minecraft się może zesrać dosadnie, jak pójdziemy do takiego Twilight Forestu. No, w sumie racja. Czy jak będziemy szli na struktury, na których będzie rozpierdol, nie? W sumie racja, też prawda. Albo jak tutaj sobie wybudujemy to wszystko. Wiesz co, ja chyba mam pomysł, co zbuduję naprzeciwko swojego domu. Może być taki przystanek metra, który będzie przy naszej chacie. Może coś takiego jebnąć. Ale te metro to trzeba będzie naprawdę z głową poprowadzić, bo ja to nie wiem, kurde, jak my te metro mamy, kurde, zrobić, skoro, wiesz, to muszą być tory, które jadą w jedną stronę, no chyba, że kilka linii zrobimy. No tak, no przecież będzie jedna linia jeżdżąca do Menela, a druga, no nie wiem, gdzieś. Dziś jeszcze, do Menela, kurde. Tak, ja mówię, no Biedronkę, KFC-se można tu zrobić, kurde, wszystko. No pewnie, pewnie, że tak. O, kurde. Bralibyśmy sugestie, gdyby nie to, że jesteśmy leniwymi pałami i nagrywamy to na zapas, więc przepraszam widzowie, niestety nie możemy brać sugestii. No niestety, bo my mamy przynajmniej z 15 odcinków, nie no, żartuję, no z 8 odcinków na zapas mamy. No jeszcze nie mamy, bo ten się jeszcze nie nagrał, ale no wiecie o co chodzi. Zaraz będzie nagrany, bo czas antenowy zaraz dobija do końca. O nie, tylko nie to. Ale zauważyłeś, jak to szybko zapierdala? Chuj szybko. Ale ten ostatni, to powiem ci, że mi tak szybko w chuj zleciał, tak. Że ja po prostu, wiesz, to gram z tą, ty czas antenowy, ja takie, co jest kurwa, mi się wydaje, że my to nagrywamy tylko 5 minut, what the fuck? A to już 29 minut jest. No 29 i 40 w tym momencie. O nie, to zaraz czas antenu. Zaraz nas wypierdolą z Polsatu. I będzie no, wtedy... Jak... To jest takie, no to więc już dobiliśmy do czasu antenu.
No nie, o nie, już 30 minut jest, o nie. Oni nam zaczną kurde tak robić, ja wam mówię, oni nam zaczną kurde tak robić, bo oni już nas tym straszyli, już mieliśmy rozmowę tam z szefem Polsatu, a co, no wiecie, no jak to jest, mamy też różne, mówiłem, wtyki i niektórzy moi celebryci z Radomia, koledzy, mówili mi o tym, że jak w Polsacie tam nagrywali sobie jakieś głupoty, no to też przeginali tak pałę i w końcu Polsat po prostu ucina im program no. A potem dostałem list od fanów i tam ten komentarze, że ja pierdolę, oni się w ogóle z fanami nie żegnałem, no wstyd. No dokładnie, No więc o mam. nie, już ponad 30 minut jest. Dobra, to Kończymy chodźcie. to. Kończymy, kończymy. No to jak chcesz, to chodź tu do mnie, się pożegnamy. No i progres jest taki, że Seba chociaż coś zaczął robić, a ja kurwa równam teren i chuja zrobiłem, tak na dobrą sprawę. Znaczy ja teraz jeszcze też równam teren, ale już prawie mam równy. Nawet Nawet. biegniemy, biegniemy, bo zaraz stanie się pan Marowiecki się wkurwi O nie! i będzie kurde gówno. Szybko, 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 Och, szybko, szybko, gówno, szybko. znowu tu idziemy. O, teraz taki większy, żeby symbolizować, że o, kurde, budują większy teren. O. Dobra. Dobra, no to co? O, chodź, stajemy, ty na jednym, ja na Tak. drugim. Tak więc dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się spodobało. Lecimy, lecimy, nie śpimy i do następnego razu, a ja mam zatwardzenie, idę się wysrać. Dobra, no to Eluwina. Do widzenia. Do Pa, pa, widzenia. pa. A-a-a-a-a.